Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Krótkie nauczanko z Biblii. Tu jest, mamy komentarz. Akurat on jest powodem do tego, żeby parę ciekawych rzeczy na temat Jezusa Chrystusa powiedzieć. Ktoś komentuje pod filmem: Jezu, kocham Cię, przepraszam, wybacz mi moje grzechy, opiekuj się całą rodziną, umarłeś, by nas zbawić, dziękuję, ufam Tobie, piękny film, dziękuję. Ja takich egzaltowanych komentarzy nie umieszczam, trochę taka wiwisekcja, tak? Jak chcesz powiedzieć coś Bogu, to idź, zamknij za sobą drzwi swoje, idź do swojej ukrytej komory modlitwy, do ukrytej izby, gdzieś idź do lasu, idź, zamknij się w twoim samochodzie, gdzieś z dala od ludzi i tam wygarnij Jezusowi, żeby ci przebaczył twoje grzechy, mu wyznaj te grzechy i rozmawiaj z nim. No, w komentarzach rozmawiać z Jezusem. I ktoś fajnie tu skomentował ten komentarz. Aleksandra Wiśniewska pisała: następna grzesznica na forum. Tak, są tacy ludzie, co lubią się tak obnosić ze swoim oddaniem Bogu. Jak to naprawdę w ich życiu wygląda, kto to wie? Ładnie to wygląda na forach, w komentarzach, tak? A tu znowu ktoś tu pisze, z kim próbuje nawiązać kontakt. Zobaczymy, co dalej będzie. Do Aleksandry Wiśniewskiej. Tylko Jezus jest bez grzechu. No, wielkie odkrycie, prawda? Ja do niego napisałem: ale po co piszesz to, co oczywiste? Może napisz, co zrobić, aby przestać grzeszyć? Czy mogę trwać w grzechu, ponieważ tylko Jezus jest bez grzechu? No chyba nie. Więc się pytam, dlaczego chrześcijaństwo uczy grzeszyć przeciwko Bogu? Bo tak jest. Chrześcijaństwo uczy systematyczny sposób grzeszyć przeciwko Bogu. Już wyjaśniam. Jezus świętował sobotę, bo tak uczy dekalog Boży. Jeśli świętujesz niedzielę, to grzeszysz. Jezus wybacza grzechy, oczekuje, aby przestać grzeszyć. Czy grzeszysz przeciwko Jezusowi? Który dzień tygodnia uświęcasz? Sobotę czy niedzielę? A w ogóle co to jest grzech? Chrześcijaństwo chyba nie rozumie pojęcia grzechu. I tu do mnie ten człowiek, kimkolwiek on jest, pozdrawiam. Sześć muzyka. Jaki nickname? Ok, ja mam great deals to do. Próbujemy się dogadać, tak? Pisze do mnie tak. Kiedyś walczyłem z grzechem wiele lat. Czytałem słowo i wiedziałem, że robię źle. Przyszedł dzień, w którym miałem siebie dosyć i wtedy zaczął działać żywy Jezus. Przez Ducha Świętego uwolnił mnie z pornografii, alkoholu, masturbacji, chciwości, lęków nocnych, gonitwy za pieniądze, muzyki rockowej i wszystkiego, co jest stratą czasu. No to ja piszę tak. Świętowanie niedzieli zamiast soboty to strata czasu i rodzaj duchowej pornografii. Usprawiedliwianie tego grzechu przez fałszywe nauki chrześcijaństwa to rodzaj mentalnej masturbacji. Proszę powiedz, czy Jezus uwolnił cię od grzechu bez strzeszczenia soboty jako wybranego przez Stwórcę dnia tygodnia? Pytanie dotyczy, jakiego Jezusa naśladujesz? Ten, który jest prawdą, przez całe życie świętował sobotę, nigdy nie świętował niedzieli jako wybranego dnia tygodnia. Sobota jest wybranym przez Boga dniem zgromadzeń. Niedziela nie jest wybranym przez Boga dniem zgromadzeń. Niedziela jest jednym z sześciu dni roboczych. Tego uczy Pismo Święte. Chrześcijaństwo uczy czegoś innego. Jeśli zawodzisz w tej dziedzinie, to nie naśladujesz Jezusa z Biblii. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, powstał, aby czytać. Koniec cytatu z Łukasza 4,16. Bingo! Jezus wczoraj i na wieki ten sam. A co z jego uczennicami? Może one bezcześciły sobotę, jak robi to obecnie Kościół rzymskokatolicki oraz cudzołożne chrześcijaństwo? Łukasza 23,55 czytamy. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano jego ciało. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. I tak jak pisze
Tutaj ten ktoś do mnie. Kiedyś walczyłem z grzechem wiele lat. Ja zauważam, nie wiem, czy ciebie to dotyczy, stąd moje pytanie. A czy teraz walczysz z przykazaniem świętowania soboty? Oby nie. Wielu chrześcijan, tak zwanych, walczy z tym przykazaniem. Próbują udowodnić rzeczy, których nie da się udowodnić Pismem Świętym. Stąd ja pytam, co robisz z tym przykazaniem dekalogu? Jezus zachowywał je. A ty zachowujesz, czy nie? W ten sposób można poznać, czy to coś, co cię prowadzi, to Jezus, który kocha Ojca i pełni Jego wolę, czy podróbka Jezusa, którego wykreowało rzymskie chrześcijaństwo. No i tu jest fragment dekalogu. Stwórca mówi w przykazaniach dekalogu. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7. dnia jest sabat Jahwe Boga Twego, Pana Jahwe Boga Twego. 7. dzień tygodnia to sobota, tak? Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani sługa, ani służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, 7. dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Taka jest prawda. To Bóg poświęcił ten dzień, aby był to dzień zgromadzeń, świątecznych zgromadzeń Jego wierzących w Niego. I tu mamy tak napisane w tym komentarzu tego kogoś o pseudonimie 6 Muzyka, że Bóg uwolnił go od wszystkiego, co jest stratą czasu. Zobaczcie, co jest stratą czasu według Jezusa Chrystusa, według Jahuszy Mesjasza. To jest strata czasu, patrzcie. Siódmy rozdział Ewangelii Marka. Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. To jest właśnie strata czasu. Widzicie, kochani. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich, umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. I dalej czytajcie, Jahusza, Jezus wyrzuca im, że rozwiązują jedno z przykazań dekalogu, a mianowicie czci ojca twego i matkę twoją. To przykazanie dekalogu było rozwiązywane, kwestionowane, podważane, usuwane przez faryzeuszów. A które z przykazań dekalogu usuwa chrześcijaństwo? Ano, 4. przykazanie dekalogu, które mówi, pamiętaj, aby dzień święty święcić. Tak mówi? Nie. Mówi, pamiętaj o dniu sobotnim, aby go uświęcić. Więc jest to marnowanie czasu, oddawanie Bogu czci i chwały w sposób, który się Jemu nie podoba, w sposób niezgodny z Jego wolą. To jest inaczej, jak ktoś świętuje niedzielę zamiast soboty, to tak naprawdę co robi? Wzywa imienia Pana Boga swego do czczych rzeczy, do kultu niedzieli. Po co wzywacie imienia Jahwe do czczych, próżnych rzeczy? Myślicie, że zostanie to bezkarne? Pozostanie to bez kary? Bóg nie zostawi bez kary tego, który nadużywa Jego imienia. Uważam, że wzywanie Boga, łażenie w niedzielę do jakichś kościołów i wzywanie Jego imienia, to jest strata czasu. To jest nadużywanie Jego imienia do fałszywego kultu. On już powiedział, jak mu cześć oddawać. Pamiętaj o dniu sobotnim, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką twoją pracę. 7. dnia jest sabat, Jahwe, Boga twego. Gdyż w 6 dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest, 7. dnia odpoczął. No, na przykład w Biblii Lubelskiej to jest lepiej przetłumaczone, widzicie? Dzień za 7 jest szabatem ku czci Jahwe, tak? Ale mamy bardziej wprost jeszcze chyba w Biblii Wujka. Nie w Wujka, zaraz znajdziemy. Chyba w Biblii Gdańskiej albo... to.
Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Biblia Brzeska. Pamiętaj dzień odpocznienia. Biblia Gdańska. I to jest chyba nowa Biblia Gdańska, albo uwspółcześniona Biblia Gdańska. Pamiętaj o dniu szabatu. No to też nie to. Dzień sobotni. Nowa Biblia Gdańska, co mówi? Pamiętaj o dniu szabatu. Który to był przekład? Biblia Jakuba Wójka. Chyba Wójka. Tak. O, dokładnie. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 dni robić będziesz, czynił wszystkie dzieła twoje, 7 dnia szabat Pana Boga twojego. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Widzicie? To jest jednak Jakuba Wójka. Ja po prostu jestem zmęczony pod koniec dnia. Macie w Biblii Jakuba Wójka. I przetoż błogosławił Pan dniowi sobotniemu, poświęcił i, czyli go. Nie zniecacie ognia we wszystkich mieszkaniach waszych przez dzień sobotni. O krom sobót pańskich i darów waszych, które ofiarować będziecie z ślubu. Na każdą sobotę będą je odmieniać przed Panem, przyjęte od synów Izraelowych przymierzem wiecznym. I tu w kapłańskiej 25. Mów synom Izraelowym, rzeczesz do nich, gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dam, sobotuj sobotę Panu. Sobotuj sobotę. Fajnie, co? Pozdrawiam serdecznie. Ktoś dotrwał do końca. Niech ci Bóg błogosławi. I prowadzi cię w poznawaniu prawdy poprzez spisane Słowo Boże. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach.